Ludzi zafascynowanych odległą średniowieczną epoką nie brakuje w całym kraju. W Działdowie grupa miłośników rycerstwa kilka lat temu założyła Bractwo Rycerskie Świętej Katarzyny Ziemi Działdowskiej. Organizacja zajmuje się propagowaniem wiedzy o średniowiecznej Europie, a przede wszystkim promowaniem idei rycerstwa. Bractwa to współczesne stowarzyszenia, których członkowie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, podtrzymują pamięć o tamtej epoce. Stowarzyszenie na przestrzeni kilku lat swojej działalności brało udział w wielu turniejach i pokazach na terenie całego kraju. Jednym z najważniejszych zadań jest organizacja międzynarodowego turnieju rycerskiego o miecz świętej Katarzyny. Tegoroczny 9. turniej odbył się 18 sierpnia. W programie nie mogło zabraknąć walk na miecz i tarczę, turnieju łuczniczego czy walk grupowych. Organizatorzy przygotowali również bieg dam, pokaz tańca z ogniem i inscenizację bitew. Żeby jeszcze utrzymać klimat jakiejś historyczności albo żeby jakoś tam tradycję, naukę o historii, oczywiście tutaj też można się trochę o historii pouczyć, to zawsze na końcu tej całej imprezy jest tak zwana bitwa, gdzie odtwarzamy jakieś bitwy historyczne. Zazwyczaj jest to tutaj w Działdowie, odtwarzamy bitwę, kiedy to wojska tam Jagiełły, znaczy mamy zawsze gdzieś około tam dwa scenariusze, bo jest coś takiego, że w 1409 roku nasz zamek działdowski po raz pierwszy miał chrzest bojowy i on odpierał atak od strony Polski. I to właśnie był taki udany chrzest bojowy, bo to była jego pierwsza taka stoczona bitwa i była zwycięska. Więc po prostu, jeżeli mamy bardziej na rękę, żeby krzyżacy wygrali, powiedzmy, bo jest więcej krzyżaków, tych tunik, czy coś dla publiczności, żeby oni ładnie mogli popatrzeć, no to wtedy bierzemy ten pierwszy scenariusz. Od 9 lat do Działdowa na ten turniej przyjeżdżają bractwa rycerskie z całej Polski. Miłośnicy rycerstwa rywalizowali w walkach na miecz i tarcze. Ta sztuka wcale nie należy do najłatwiejszych. Są to zwyczaj tasaki w tym momencie, albo miecze jednoręczne, obusieczne. Jest to walka punktowa, ona trwa około 1,5 minuty. Naliczone są punkty celne trafienia w strefy tam wyznaczone wcześniej. Potem będzie następowała walka na miecze 1,5-ręczne i tutaj różnica polega na tym, że już nie posiadamy tarczy, posiadają rycerze tylko broń, którą blokują i atakują naraz. Jest oczywiście różnica dystansu oraz siły uderzenia, więc zasady są trochę inne. Członkowie bractw rycerskich często na tego typu spotkaniach muszą wykazać się nie tylko umiejętnościami podczas różnego rodzaju walk, ale także szeroką wiedzą na temat epoki średniowiecza, rycerzy i sposobie ich fechtunku. Miecz 1,5-ręczny w bitwach jako tako rzadko kiedy występował z powodu swojej użyteczności. Tarcze i broń jednoręczna bądź broń tak zwana drzewcowa, czyli na 2-metrowych mniej więcej drzewcach albo większych albo mniejszych, pozaczepiane topory, coś na ten styl, tak można by to porównać. Broń 1,5-ręczna była bardziej bronią pojedynkową właśnie do turniejów rycerskich. Publiczność, choć nieliczna, która zebrała się w parku imienia honorowych dawców krwi, była świadkami widowiskowego turnieju łucznictwa. O zwycięstwo rywalizowało 13 uczestników. Jak się okazało, ta pasja przyciąga mężczyzn w różnym wieku. Konkurencja polega na jak najdokładniejszemu trafianiu w tarczę. Oczywiście jest punktacja od 5 do 1 punkta, w zależności od kolorowego pola. Strzelamy z różnych odległości, jest to 15, 20, 30 metrów. I są również przez organizatorów przygotowane utrudnienia, tak jak strzelanie z pozycji klęczącej czy strzelanie tyłem. Są to dodatkowe konkurencje, które nam poprawiają zabawę i są zawsze miło przyjmowane przez uczestników. Z roku na rok zwiększa się liczba miłośników wszelakich inscenizacji historycznych oraz osób, które na kilka dni w roku pragną się wcielić w ludzi, którzy żyli kilka wieków temu. Takimi właśnie pasjonatami są członkowie Bractwa Rycerskiego Świętej Katarzyny Ziemi Działdowskiej.